39-letni Hiszpan zginął w nocy na A4 na wysokości Rudy Śląskiej. Wjechał na autostradę pod prąd i zderzył się z ciężarówką. Dwie osoby z auta dostawczego są ranne. To nie pierwszy raz, gdy na autostrady lub drogi szybkiego ruchu ktoś wjeżdża pod prąd. Na wielu wjazdach i zjazdach pojawiły się więc specjalne znaki informujące o niewłaściwym kierunku. Fatima Orlińska. Trwa ustalanie okoliczności tragicznego w skutkach wypadku, do którego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Co spowodowało, że kierowca jechał na pewną śmierć, ustala policja pod nadzorem prokuratury. Samochód ciężarowy poruszał się prawidłowo swoim pasem jazdy, natomiast kierowca Audi jednoznacznie jechał w niewłaściwym kierunku. To są fakty, które możemy w tej chwili potwierdzić. Na miejscu pracowali policjanci z autostradówki, z komisariatu autostradowego, policjanci z naszej ludzkiej komendy. Zebraliśmy wszystkie materiały dowodowe, które pomogą teraz śledczym w wyjaśnieniu tej sprawy. Prokurator zlecił sekcję zwłok tego mężczyzny, a badania potwierdzą, czy był trzeźwy i czy miał ewentualnie jakieś narkotyki w swoim organizmie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 39-letni kierowca pod prąd miał jechać przez kilkaset metrów. W miejscu, w którym zderzył się z innym autem, trudno wskazać na czynnik, jaki mógłby kierowcę zmylić, co do prawidłowości kierunku jazdy. Jak jednak wyjaśnia psycholog transportu, na koncentrację i bystrość umysłu podczas jazdy wpływa wiele czynników, przez co kierowcy mogą popełniać błędy sprawiające wrażenie absurdalnych. Część kierowców, która ma ograniczone pole widzenia, ma również ograniczoną możliwość orientowania się w przestrzeni i może to być spowodowane zarówno obciążeniami chorobowymi, jak i jakąś sytuacją stresową, która aktualnie przeżywa. Na drodze jest bardzo dużo znaków i często ilość tych bodźców, bo każdy znak to jeden bodziec, ilość tych bodźców jest niemożliwa do wchłonięcia czy odbioru selektywnego przez mózg człowieka. Na pewno nie jesteśmy w stanie dokonać szybkiej analizy znaczeniowej. I choć znaki drogowe, ale i te informacyjne na całym świecie są mniej więcej ustandaryzowane, kierowców nieobeznanych z daną trasą mogą mylić. Nierzadko bywa również tak, że te większe samochody na drodze ograniczają widoczność znaków pionowych. Z uwagi na wciąż pojawiające się przypadki kierowców jadących pod prąd, w całym kraju ustawiono tablice informacyjne stop, zły kierunek. Przed wjazdem na autostradę, tak jak pani mówiła, no może nie jest to typowy, standardowy znak drogowy, ale jest duży, o barwach takich no, intensywnych, żeby każdy mógł się zorientować, zanim na tę autostradę wjedzie, no, że nie powinien tam jechać. Niejednokrotnie jeździłem po Europie, w Niemczech, w Austrii, stosuje się podobne znaki, też intensywnej barwy, żeby po prostu ktoś się nie pomylił. Policja apeluje, że jeżeli kierowcy zdarzy się wjechać pod prąd na autostradzie czy drodze szybkiego ruchu, pod żadnym pozorem nie powinien wykonywać żadnego manewru na własną rękę, szczególnie zawracania. W takiej sytuacji najlepiej zjechać na pobocze, ustawić trójkąt ostrzegawczy i zawiadomić służby.